Czy ty żyjesz? Czy ty potrafisz komuś przekazać życie? Czy ty potrafisz powiedzieć właśnie komuś, kocham cię? Czy ty jesteś właśnie, nie traktujesz ludzi jak rzeczy? Kiedy człowiek żyje? Ojciec Grzywocz, którego miałem szczęście poznać w zeszłym tygodniu, powiedział kiedyś na konferencji. Żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca, do bólu cię zna, do wszystkiego cię zna i cię kocha. Jesteś taki? Nieraz mówimy, Jezu, jakby mnie, moja żona się dowiedziała, co ja tam kiedyś, to Jezu. Jakby się nasze dzieci dowiedziały, co my tam z tatą nieraz, ojej, to by było. Jakby się ksiądz dowiedział, czy ja ksiądz, jakby ludzie mnie zobaczyli nieraz, jak ja się modlę, to powiedzieli. Czy jest ktoś taki, kto cię zna do bólu i cię kocha? Jeśli nie ma kogoś takiego, nie żyjesz. Nie masz źródła życia. Ja jestem nieraz zaskoczony, jak małżonkowie się znają, a nieraz jestem zdumiony, jak się nie znają. Byłem kiedyś u pewnego państwa, pani robi herbatę, tak się nam fajnie rozmawia i gospodarz domu mówi, opowiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten. To imponująca znajomość rozmawiania bez słów. Z drugiej strony przyszło kiedyś do mnie małżeństwo, usiedli naprzeciwko mnie, chcieli rozwiązywać problem, a zaczęli się kłócić. Ona na niego, on na nią. Ja mówię, proszę państwa, to trochę nie ma sensu, żebym oglądał waszą kłótnię. Niech może pani wyjdzie, usiądzie sobie w kancelarii tam na krzesełku w poczekalni, a ja z panem pogadam. Kiedy tylko ona wyszła, natychmiast po jego policzku zaczęła płynąć łza. Ja mówię, czy pana żona widziała kiedyś tę łzę? Nie. I nigdy nie zobaczy. Nigdy nie zobaczy. Czy my się znamy? Czy jesteśmy jednym organizmem? Kiedyś przyszedł właśnie do pana Pulikowskiego, do takiej duszpasterz do rodzin z Poznania, facet, który był naukowcem i mówi, żona mnie opuściła, ale ja wszystko mam spisane w zeszycie. Wszystko mam spisane w zeszycie, jak ona była. Więc on wziął ten zeszyt, przegląda, tak, bo to 100 kartek było, tak z grubsza. I na końcu mówi, panie, pan ma do żony jedną pretensję. No jaką ja mam pretensję? Pan ma do żony pretensję, że ona jest kobietą. Bo pan by chciał mieć żonę taką, żeby była facetem, myślał jak facet, robił jak facet, chodził jak facet, mówił jak facet. Nie, ona jest kobietą i tego się trzeba uczyć. Skąd się biorą te kłopoty, kochani? Skąd się biorą te kłopoty, że my się nie znamy, że my przed sobą udajemy, że my przed sobą gramy? Wczoraj był u mnie facet, no nie mogę za dużo szczegółów podać, 4 miesiące po ślubie. Mówi, koniec, rozwód. Z tego, co on opisywał, jego żona jest i psychiczna, i nienormalna, i źle skonstruowana. Z tego, co on mówił, ale ja nigdy nie wierzę jednej stronie. Nigdy nie wierzę jednej stronie. Jak usłucham drugiej, to zaczynam coś tam może wierzyć. Dlaczego to się tak dzieje? Kiedyś do tego właśnie pana Jacka Pulikowskiego przyszła pani i mówi, proszę księdza, proszę pana, panie Jacku, mój mąż jest potworem. Po prostu potwór, no. To on mówi, to dlaczego pani za takiego wyszła? On taki przed ślubem nie był. No to przy pani się stało. I zapada taka niezdrowa cisza, jak to u Szreka. Proszę państwa, ani nie był potworem, ani nie jest potworem, tylko odkryli przed sobą karty.